013. Zaledwie lat 7, gdy odeszła mama, przy 10 lat wychowywał go tata. Ledwo wiązali jakoś koniec końcem, bo problemem były pierdolone pieniądze. Między synem a ojcem coś pękło, niestety młody zaczął żyć na odpierdol. Czas na gimnazjum, pierdolił tą szkołę, pierwsza dziewczyna, nadszedł ten moment. Pierwsze rozstanie, bo to nie było to, po czasie zrozumiał, że zrobił błąd. Chciał to naprawić, lecz nie z tą dziewczyną, uczucie wygasło, a czas już minął. Z ojcem cały czas miał te same problemy, rodziny nie łączyły ich tylko geny, brakowało mu tylko rodzinnej miłości. Widok ojca z synem tego wszystkim zazdrościł. Myślał, że znalazł w końcu tą jedyną, tylko przy niej czas mu bajecznie płynął. Gdy napierdalał go ojciec, to ona przy nim była, tylko ona go miłością otoczyła. Nie widziałem nigdy tak szczęśliwego chłopaka, on się starał, by ona nie została sama. Pewnego dnia coś pomiędzy nim pękło, ona go zostawiła, a on przeżywał piekło. Pierwszy blant i problemy z prawem, ojciec nie dawał rady i miał wyjebane. Słyszał tylko, że wyląduje na ulicy, wieczorami schodził płakać do piwnicy. On nie potrafi już nikomu zaufać, ona była chyba z tego dumna. Ten chłopak dalej żyje na odpierdol i ma bardzo dużo wspólnego ze mną.